Inaczej niż zwykle rekordzistki rozpoczęły letnie przygotowania od zajęć z dietetykiem, prawdaż trenerze? Tak, wczoraj mieliśmy takie pierwsze spotkanie, taka nowość, natomiast wydaje nam się, że jest to bardzo potrzebne, szczególnie u kobiet, u dziewczyn, które dojrzewają i uznaliśmy razem z zarządem i z prezesem, że takie spotkanie zostało nam umożliwione i wczoraj mieliśmy dwugodzinne takie spotkanie odnośnie nawodnienia i diety przedtreningowej, potreningowej, więc myślę, że bardzo fajna wiedza dla nas jako trenerów i też dla zawodniczek. Czyli dementujemy, nie miało to absolutnie nic wspólnego z kwestiami wagowymi. Nie, absolutnie nie, natomiast taka wiedza myślę, że jest bardzo wartościowa i czym szybciej zawodniczki będą wiedziały, co jest ważne w diecie, to dla nich tylko lepiej. To pomówmy teraz już o stricte sportowych przygotowaniach rekordzistek do nowego, będącego sporym wyzwaniem sezonu w pierwszej lidze. Ile jednostek treningowych w najbliższych dniach, tygodniach? No będziemy trenować każdego dnia, czyli w najbliższych 2 tygodniach będzie 10 jednostek i 3 aż sparingi, więc taki okres gorący. Później zajdziemy do 4 treningów, czyli standardowo to jak przez cały rok i w tym jeszcze będą 2 sparingi, także 4 tygodnie myślę dobrej pracy i będziemy gotowi na pierwszy mecz 15 czy 16 sierpnia. No właśnie, jakimś wykładnikiem pracy zawsze są gry kontrolne. Z kim będziecie sparować w tym czasie? No w tym roku poszliśmy w inną stronę, czyli sparujemy się z naprawdę solidnymi firmami, bo to będzie Czarni Sosnowiec, Śląsk Wrocław, ROW Rybnik, czyli drużyny, które są teraz w Ekstraklasie, i natomiast również zagramy z Zabrzem oraz z Wodzisławiem. O personaliach przez chwilę, trenerze, porozmawiamy. Ile zawodniczy liczy kadra? Wczoraj było 19 osób, w tym 3 bramkarki, 2 osoby nieobecne, usprawiedliwione, więc kadra 21 osób. No i dzisiaj też na treningu mamy parę dziewczyn, kilka dziewczyn nowych, więc zobaczymy, czy ta kadra się powiększy i o ile się powiększy. Mówiliśmy już kilka tygodni temu o pierwszych nowych twarzach w zespole. Będą kolejne? Myślimy, że tak. Jeden transfer wydaje nam się jest na naprawdę ostatniej prostej, natomiast dziewczyny, które dzisiaj przyjął na testy, to wszystko zależy od tego, jak się pokażą i czy one wyrażą chęć pozostania w naszym zespole. Zatem zdrowia i powodzenia w przygotowaniach. Dziękujemy.